130 sklepów, 10 restauracji i kawiarni i 22 punkty usługowe. Dziś punktualnie o godzinie 9 został otwarty Gemini Park Tychy. Pierwsi klienci czekali przed wejściem już od godziny 7 rano. Zainteresowanie nową galerią handlową było tak duże, że ciężko było znaleźć miejsce parkingowe. Jest w czym wybierać, na pewno. Ale najpierw ja się chcę zorientować, ludzie też chodzą i się orientują chyba, gdzie, co, jaki towar jest, jakie ceny są, a potem się będą ewentualnie decydować na jakieś... Nie wiem, czy ciuszek, czy oprus, czy coś. Coś w tym stylu. No bardzo mi się podoba, bardzo. Dosyć dużo sklepów. No i zaopatrzenie eleganckie. Nowo wybudowana galeria ma powierzchnię ponad 36 tysięcy metrów kwadratowych, a do dyspozycji klientów oddano parking na 1100 samochodów. Pracę na jej terenie znalazło prawie 1000 osób z Tychów i okolic. Właścicielem galerii jest znany kierowca rajdowy Rafał Sonik. Atrakcje z okazji otwarcia Gemini Park Tychy potrwają przez 5 dni. Najemcy się przygotowali świetnie do tego otwarcia. Mnóstwo rabatów, mnóstwo nagród ze strony samych najemców. My również przygotowaliśmy atrakcje dla klientów. Mamy program sprzedażowy. Wszyscy ci klienci, którzy zrobią u nas zakupy za odpowiednio albo 100 lub 250 zł, mogą otrzymać fajne, atrakcyjne nagrody. Jutro w Gemini Park Tychy będzie można spotkać Rafała Sonika, a w kolejnych dniach zobaczyć m.in. występy tancerzy z You Can Dance. Z kolei w niedzielę galerię odwiedzi Magda Gessler.